Piotr Lesnow, Studio Bałtyckie. Dzień dobry Państwu. A dzisiaj gościmy w Krokowej w Urzędzie Gminy, a naszym gościem jest wójt Adam Śliwicki. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Panie wójcie, zacznijmy od decyzji, na którą pewnie cała Polska czekała wiele, wiele lat, a gminy Krokowa i Choczewo szczególnie czekały, czyli decyzja lokalizacyjna odnośnie budowy pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej. Jednak gmina Choczewo została wybrana. To dla Krokowej dobrze czy źle, czy dobrze i źle? Trudno powiedzieć i trudno w ogóle w tych kategoriach to rozważać. Myśmy od już wielu lat sugerowano nam, że jednak najlepsze warunki do budowy elektrowni jądrowej znajdują się na terenie gminy Choczewo. Tym niemniej dla nas najważniejsze, że padła ta decyzja, tak, że już wiemy, w którym kierunku idziemy, jakie grunty będą pod tą elektrownię zajęte, które zostaną uwolnione i że będziemy mogli także je zagospodarować na swój sposób. Mówię tutaj o gruntach, na przykład o oczyszczalni ścieków na terenie specjalnej strefy ekonomicznej. Dotychczas nie mogliśmy wykonać żadnego ruchu, nie można było planować ze względu na to, że trwały procedury związane z wyłonieniem miejsca pod budowę elektrowni jądrowej. Będzie w gminie Choczewo, podatki w większości pójdą do gminy Choczewo i to jest to gorsze. Ale do Krokowej też. Ale to dobre, że do gmin sąsiednich 50% podatków, także z tych podatków należnych, które powinna zapłacić ten zakład pracy, wpłynie do gmin sąsiednich. Także środki finansowe też będą. Infrastruktura towarzysząca w większości jednak na terenie gminy Choczewo, ale nie tylko, bo jednak drogi przebiegają przez kilka gmin, tak, jeżeli chodzi o rozwiązanie problemów związanych z wywozem odpadów stałych, to także trzeba rozwiązać dla całego regionu. Także jeżeli chodzi o zasilanie energetyczne, to też dotyczy całego regionu. Więc pewne inwestycje towarzyszące są także planowane w gminach sąsiednich. Już na ten temat mieliśmy spotkanie. Na przykład trasa kolejowa, tak, która prawdopodobnie będzie szła od Łeby, bo chodzi o kolej większych prędkości, 120 km na godzinę minimum. W związku z tym ta nasza Choczewka może nie spełnić te wymogi, no ale jest planowana pętla, tak, z Łeby do miejsca, gdzie jest planowana budowa elektrowni i następnie powrót aż do Wejherowa tutaj, czyli część tych linii kolejowych też zostanie zmodernizowanych. To samo dotyczy dróg wojewódzkich, to samo będzie dotyczyło obsługi zdrowotnej, tak, czyli ośrodki zdrowia, to jest także czas wolny dla tych pracowników, więc mamy także i miejsca noclegowe, jest planowane 3000 miejsc noclegowych na terenie gmin sąsiednich, gmin przylegających do budowy elektrowni dla tych pracowników. Ma powstać osiedle na 4000 miejsc noclegowych już w samym Choczewie, no i 2000 pracowników ma dojeżdżać za pomocą kolei. Więc to wszystko będzie wpływało także na nasz teren. Nawet połączenie z trasą S6, mimo że zostało przesunięte i prawdopodobnie wyjdzie koncepcja, że będzie to jednak bliżej Lęborka niż bliżej Strzebielina. Na pewno też sporo miejsc pracy będzie obsadzonych osobami stąd. Tak, jak mówi się o potrzebach około 10 tysięcy pracowników, tak, no to szczególnie na etapie budowy, tak jak to było przy budowie poprzedniej elektrowni jądrowej, która nie doszła do skutku w latach 80., to dużo miejscowych pracowało przy budowie i mam nadzieję, że też tak będzie. Zresztą jak rozmawiamy z przedstawicielami polskich elektrowni jądrowych, to też potwierdzają, że zamierzają korzystać z miejscowej ludności, szczególnie do tych prac budowlanych. Czekamy na dalsze decyzje, no i już pewnie na realizację w najbliższych latach tej elektrowni, ale zejdźmy już na teren gminy, do tych nieco mniejszych, ale dla gminy równie ważnych inwestycji. Jaki jest ten plan inwestycyjny na rok 2022? Bardzo napięty, nieprzerwanie trwają prace, całą zimę trwają prace związane z remontem, przebudową i budową dróg i chodników i tras rowerowych. Pogoda pozwala na to, żeby te prace trwały. Między innymi już możemy zobaczyć zakończoną budowę parkingów Krokowej, jeszcze drobne prace takie szlifujące to przed oddaniem. Czekamy tylko na dokumenty odbiorowe. Także ulica Ogrodowa w Krokowej została już zakończona. Trwają prace
już końcowe z budową chodnika do Karlikowa. Mieszkańcy Karlikowa do przystanku autobusowego nie będą chodzili szosą, tylko chodnikiem z oświetleniem, z jednym przejściem na drodze powiatowej i potem wzdłuż drogi wojewódzkiej, czyli będzie to o wiele bezpieczniej, szczególnie dla dzieci. Także są już pewne prace, rozpoczęły się przygotowawcze z budową chodnika do Jeldzina. Długi odcinek, bo z Krokowie aż do Jeldzina też trwają prace przygotowawcze do budowy chodnika. Lubkowo drugi etap, no potem jeszcze nas czeka trzeci etap. Wstrzymałem pracę przy budowie dróg w Wierzchucinie, gdyż trzeba było tam położyć nowy, wymienić wodociąg azbestowo-cementowy. Wykonaliśmy to i się okazało, że na kolejnych dwóch drogach też mamy wodociągi azbestowo-cementowe położone w latach 60., o czym nikt nie wiedział. Kolejne 300 tysięcy trzeba będzie wydać na wymianę tych wodociągów. Chcemy to zrobić najpierw przed położeniem nawierzchni, dlatego także częściowo wstrzymaliśmy pracę, będziemy środki finansowe przesuwać i wykonywać te prace. Trwają też prace, szczególnie w Białej Górze, z budową ścieżki rowerowej. To jest to ulica Lubiatowska i Jastaka. No i także tam się okazało, że pod ziemią jest wodociąg azbestowo-cementowy i trzeba było zwiększyć środki finansowe na tą inwestycję. I to są te prace, które idą teraz, tak? Następnie będziemy wychodzili dalej z budową tej ścieżki rowerowej w kierunku Karwi. No, do samej Karwi nie dojdzie, bo potem ona skręca w kierunku Sławoszyna i jest jednym z elementów ścieżek rowerowych już na terenie naszej gminy. Zostawmy może na chwilę kwestie drogowe, bo już informowaliśmy o tym, ale podsumowując, Polski Ład, sporo środków dla gminy Krokowa, nie tylko na drogi, ale również na właśnie sieć wodociągową i kanalizacyjną i tutaj też spore zmiany w wielu miejscowościach gminy Krokowa nastąpią. Tak, pozyskaliśmy ponad 11 milionów złotych, z tego około 5 milionów przeznaczamy na sieć wodno-kanalizacyjną, wcześniej też ze środków z FIL-u, z Funduszy Inwestycji Lokalnych przeznaczyliśmy 3 miliony na właśnie sieć wodociągowo-kanalizacyjną. To nie są ostatnie pieniądze, które przeznaczamy. Chcemy wystąpić z wnioskiem teraz do drugiego etapu o kolejne kilka milionów na sieć wodno-kanalizacyjną. Ona została zrobiona tak naprawdę na początku lat 90., jak gmina powstawała. Tak? Wiele z wodociągów, wiele z odcinków sieci kanalizacyjnej wymaga przebudowy, także i hydroforni, niektóre trzeba wyłączyć z eksploatacji, inne zaś rozbudować, trzeba też zmienić średnicę rur, szczególnie w miejscowościach turystycznych, trzeba wybudować zbiorniki podziemne, które zapewnią stały dopływ wody. I to wszystko planujemy wykonać. W zależności od tego, jakie środki finansowe będziemy mieli do dyspozycji, sukcesywnie wykonujemy te pewne elementy. Z tych też środków finansujemy m.in. te wymiany tych wodociągów azbestowo-cementowych, które się pojawiają, bo to nie są inwestycje, które potem zobaczymy, one są w ziemi, ale są niezbędne, aby zaopatrywać mieszkańców wodę i odbierać ścieki. Panie wójcie, jeżeli chodzi o te dotacje, też spory nacisk na te inwestycje dla ludzi, inwestycje, które mają zadbać jakby o integrację tej społeczności lokalnej. Tak, od największej inwestycji tutaj zaczynamy, to jest budowa Domu Kultury w Karwińskich Błotach w Jedynce, na który mieszkańcy wiele, wiele lat czekali. Tutaj też pozyskaliśmy środki finansowe i będziemy tą świetlicę wiejską w Karwińskich Błotach budowali, ale także wykończymy, złożyliśmy wnioski, jeżeli chodzi o piętro w Wierzchucinie, tak, dokończenie już remontu Domu Kultury w Wierzchucinie, czy też Domu Ludowego, no i to samo dotyczy Lisewa, tak. W Lisewie także jest konieczność remontu tego obiektu, także środki finansowe powinny na to starczyć. A jak już jesteśmy przy domach kultury, no to jeszcze z takich gabarytowych obiektów to przede wszystkim szkoły. Także dużą część z Polskiego Ładu chcemy przeznaczyć na remonty szkół. Są duże potrzeby, czy to naprawy dachów, czy też dobudowanie sal lekcyjnych, czy także gdzieś tam trzeba rampę wykończyć, pobudować bieżnię, więc czy też plac zabaw dla dzieci przy szkole. I chcielibyśmy także doposażyć i kilka milionów przeznaczyć na te inwestycje, drobne inwestycje we wszystkich naszych obiektach szkolnych. Jeszcze w planach inwestycyjnych cała masa, mówiąc kolokwialnie, drobnych
tych inwestycji dotyczących prac drogowych na terenie sołectw, też na drogach leśnych i jakie tutaj najważniejsze prace staną wykonane? Także to jest kilkaset tysięcy złotych, które dzielą przede wszystkim zebrania wiejskie. W większości zebrania przeznaczyły środki finansowe na projekty, na kolejne drogi. I tak na przykład w Białej Górze otrzymaliśmy dofinansowanie, złożyliśmy 3 wnioski i do pierwszego, znaczy otrzymaliśmy, jeszcze nie podpisaliśmy umów, natomiast pozytywnie zaopiniowane od wojewody wyszły na ulicę Plażową, Cisową, Sosnową, Jodłową, Modrzewiową, Słoneczną w Białej Górze, na część przebudowy ulicy Na Stoku, już dalszą Żarnowcu, na przebudowę ulicy Wiosennej Słowoszynku. I to jest kwota 10 500 000, z tego 50% możemy otrzymać dofinansowania. To samo się dzieje, jeżeli chodzi o ulicę Słoneczną, zieloną, kolorową w Karwińskich Błotach, na ulicę Wesołą Słowoszynku, czy też na chodnik Lubocino-Karlikowo. To jest kolejne 8 650 000, z tego 50% dofinansowania. No i o tym moście ostatnim, co jeszcze dopowiedziałem, to jest ten most w Wierzchucinie. To są te 3 wnioski, które złożyliśmy, one zostały pozytywnie zarekomendowane przez wojewodę, także te środki powinniśmy też otrzymać. Nie mówiąc jeszcze o tej bieżącej sytuacji, jak gmina Krokowa teraz radzi sobie, zbliżamy się do apogeum tej piątej fali, jak wygląda praca Urzędu Gminy, czy przeszliście w pełni na ten system zdalny, czy jest jakiś hybrydowy, no i czy pandemia, która cały czas trwa, nie odpuszcza, wpłynie na to, jak będzie też wyglądał ten kalendarz imprez, wydarzeń w gminie Krokowa. Na pewno wpływa na kalendarz imprez już teraz, tak? Już pewne imprezy są odwoływane, przesuwane, te, które można przesunąć, a niektóre się po prostu nie odbędą. Wpływa też na pracę Urzędu Gminy. Część urzędników choruje, część jest na kwarantannie, więc trzeba zapewnić obsługę interesantów. Nie jest to łatwe, staramy się tak przesuwać pracowników, aby to umożliwić. Myśmy dopiero 2 dni temu przyszli na taki system pracy półzamkniętej, czyli no jest dzwonek do drzwi, tak pojedynczo się wpuszcza interesantów, pilnuje się, żeby mieli maseczki. Jednak obsługujemy interesantów. Staramy się też udzielać przede wszystkim porad telefonicznych, jeżeli jest taka możliwość. No jeżeli nie, no to przyjmujemy interesantów w gminie. Niewiele programów można obsługiwać w chmurze, tak? Część tych programów obsługuje się tutaj w Urzędzie Gminy, dlatego pracownicy w większości pracują stacjonarnie. Są pojedyncze przypadki pracy zdalnej tam, gdzie to jest możliwe, aby też zapewnić też bezpieczeństwo funkcjonowania niektórych referatów, czyli na przykład pracują 3 osoby stacjonarnie, a 1 osoba zdalnie, tak? I ta jedna osoba się jakoś rotacyjnie wymienia. Jeżeli jest taka możliwość, ja mówię, wynikająca z programów, które obsługuje. Nie wiemy, w jakim kierunku to się będzie rozwijało. Mieliśmy zamknięte przedszkola, były zamknięte żłobki. W tej chwili ruszyło przedszkole, tak, bo już ten okres kwarantanny się skończył. Jedno, co widzimy, to osoby zarażone COVID-em łagodniej to przechodzą, tak, i szybciej wracają do pracy. Nie jest to tak, jak było to wcześniej. Więc mam nadzieję, że jakoś oszczędzi nas ta pandemia Urząd Gminy i pozwoli normalnie funkcjonować. Dziękuję za rozmowę. Moim Państwa gościem był wójt Krokowej Adam Śliwicki. Dziękuję Państwu.